What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Devil May Cry 5. Uwierzcie mi, wy będziecie to widzieli jakieś 2, max 4 dni, bo nie pamiętam jak to układam na zaplanowanych, ale jakoś tak. Dla was to jest krótko, dla mnie od nagrania dwóch pierwszych odcinków minęły 2 tygodnie. Na szczęście w DMC się aż tak nie zardzewieje. Pograłem w ciągu tych 2 tygodni trochę na treningu. Ukończyłem go paręnaście razy. Jak widzicie, kul mam całkiem sporo, ale mam też bardzo też fajnie rozwiniętego Nero. A mianowicie mam go rozwiniętego maksymalnie, jak tylko na ten moment jestem w stanie. Czyli tak, jeśli chodzi o poskramiacz, mam maksimum, czyli mogę mieć 8. Napęd mam na full, królową mam całą wykupioną, do róży brakuje mi, jak są 2 to 40, to jeszcze 3 skille pewnie będą. W zdolnościach na ten moment póki co brakuje mi tutaj tego, tej mocnej zaczepki, tylko nie wiem jak to odpalić niestety. Więc to tyle jeśli chodzi o Nero, ale jeszcze jest na pewno będzie drzewko jeśli chodzi o Dantego, jeśli chodzi o V. No to nie jestem pewien, zobaczymy, ale jeśli będzie miał widz coś fajnego, no to mam już spory zapas kul, żeby bardzo ładnie sobie coś tam do niego wykupić. Póki co, lecimy jako Nero na misję trzecią. Latający łowca się nazywała. Alright, move out! So much for teamwork. Widać, że Niko ma takie dość ciekawe podejście do tej roboty. Spętanie 1. Stając na platformach żarzących się czerwonymi płomieniami, gdy w okolicy nie ma wrogu, sprawia, że płomienie zmienią kolor niebieski, a w powietrzu pojawią się mroczne uchwyty. I to jest pewnie to samo co w czwórce. Wyceluj w uchwyt. Celuj w mroczne uchwyty i przemieszczaj się do nich, przemieszczając się w ten sposób. Tak, dokładnie. Okej, ale jakby... Jak to kurde działa, jeśli chodzi o tą linkę? To jest takie moje pytanie. Skrzydlata łuda pyrobat. O, rzesz, jak ja nie lubię latających wrogów. Oh, come on! Ono! Fuchs! Kurde, chciałem tak fajnie z puncha łapą to zrobić, no ale niestety nie udało się. DMC, the DMC Crew. Co jest z tą obsadą? Tego nie rozumiem. Czy chodzi o tą muzykę? Czy jakiegoś innego gracza? Myślę, że zajmę się bliższym one first. Gotta start somewhere. Okej. Ale czekaj, zanim pójdziemy tam, to... O, proszę, puenta. Mamy łapkę. Nową. Która była następna w kolejności, jeśli chodzi o protezy. Skąd bym ją wypróbował, bo jestem ciekaw, co on takiego robi. Tak na sucho zobaczmy. O, to jest taka łapa rakietowa. O kurde, ej, ale skubańsko schowany fragment. Patrzcie, jakbym go kurde ominął jeszcze, nie? Gdybym tutaj nie poszedł. Wow! O, aha, no tak, może zapomniałem, że to też wykupiłem. Kurde, brakowało mi straszliwie tej umiejętności.
O kurde, to jest rykoszetujące! Zajebiste! Kurde, a jak przeładuje, to co się stanie? Kurde, rozwalił mi ją! Come on! O, to było... To jest jakiś nowy cios, kurde. Nawet nie będę, co to jest. Dobra, dawaj tu. Raz, dwa. Dobra, dawaj. Chcę przeładować tę protezę. Okej, to jest taki ten. Taki podbródkowy mocny. A co robi zamęt? Bo to jest też nowa proteza. Okej, taka wiertareczka, powiedzmy. Okej, no styl taki sobie, no ale... Kurde, nakupiłem tych protez, to chcę je potestować, nie? A potem będę się bawił w styl na powtórce ewentualnie. Znaczy ewentualnie, no prawie na pewno nie ewentualnie. Okej, puenta jest kolejna, ale no, tylko ta puenta jest chyba tylko była nowa, tak mi się wydaje. Dobra, uno momento. Jak mam to, nie? To tu nie, tutaj nie wskoczę. Jakiś to, jakiś tam. O, tam proteza kolejna. O, tu było żyćko, widzę. Więc to się już nie cofnę chyba. Dobra, mamy dach. Aha, tu jest cofka, dobra. Czyli mógłbym się ewentualnie jeszcze wrócić po tego. Po te kule. Gdybym nie zabrał od razu. Ale nie o to ho, nie o to ho. Dobra, tutaj jak odpalam... Lecę tu. O, tutaj też życie jest schowane. Ja cię wezmę. Dobra, to trudno, idziemy dalej. Na kolejny dach. I coraz bliżej drzewka. O, tam tutaj coś błyskało, widzę. To jest Clifford. Screw it. We're taking this fucking thing down. No, to na pewno. O, tutaj właśnie coś widziałem. Wcześniej takie czerwonawe. No i była to oczywiście kolejna partia czerwonych kul, nazwijmy to. Mroczny uchwyt. Mroczny uchwyt możesz odsłonić atakując pewne miejsca. Jezus. O. Teraz to bym się popisał, kurde. Dobra, tutaj jeszcze jest bezpiecznie, bo zakładam, że jak wejdę do wody, no to oczywiście może nie zginę, ale na pewno... Na pewno mi odej... Uuu, czerwona kula, nice! E, Boże, czerwona, złota, nie czerwona. I to za darmo. Na pewno jak do wody wpadnę, to będzie po mnie, więc... Nice, udał się od razu naładować. Pięknie. O kurde, jakie zajebiste! Kurde, dawaj!
Dobra, jeszcze jedna tu gdzieś była. Chyba. No jednak nie, tylko dwie. Okej, okay, najmniej dostałbym żyćko, ale że mam full, to... to sobie odnowiłem zdrowia. To mamy kolejną protezę. O, i to jest dokładnie to samo, które używam teraz. Spoko. Tu mamy powrót, ale to za moment. Najpierw to. To chciałem właśnie wykonać, to młócenie. Okej, rozumiem, teraz to jakby wyschło, powiedzmy. Już zebrałem ile mogłem. Na mnie spoko. Tam mam kolejne takie przejście. No ale to dopiero jest później. Na razie to musimy iść chyba tędy. I to mnie prowadzi tutaj dalej. Kolejna złota kula, what? To trochę hojne od gry. To jest najlepsza kula, jaka może być. I to jeszcze za darmo znaleziona. To druga taka na poziomie. A jeszcze jedną dostałem za zalogowanie się do gry w ogóle, nie? Tu idziemy dalej. Mamy protezę. I mamy troszkę... Uuu, a nie, myślę, że to jest coś... To jest to wcześniej, to jest coś nowego. Skrzepy krwi na demonicznym drzewie. W niektórych korzeniach demonicznego drzewa są skrzepy krwi. Niszcząc te skrzepy, możesz uzyskać czerwone kule. Czasami uda ci się również otworzyć nowe przejścia lub wpłynąć jakoś na otoczenie. Okej, okay, taka... Okej, okay, puenta, czyli to jest ta rakietowa, tak? Ja. Ale to jest ten ból, kurde, jak się używa tych nowych protez, nie? Bo się nigdy nie wie, co dana kula, znaczy kula, co dana proteza właśnie robi, jak się dostaje nową, przez to, to się, zależy jak wygląda, nie, bo na przykład, no, ta puenta, no ja myślałem, że to będzie po prostu jakieś dupnięcie po prostu, nie, a tu nie, to jest coś kompletnie innego. Najpierw to. These roots have to be coming from somewhere. Okej, nie wyszło źle. Nawet na B udało się wbić. Jak się rozglądam jeszcze za jakimś, kurde. Oprócz przejść za jakimiś sekretami. Na przykład za sekretną misją albo. Za jakąś kolejną niebieską kulą, czy jej fragmentem. Okej, muzyczka się załącza, czyli będzie zaś walka. To pytanie kiedy? Dobra, sorry za tę pauzę, musiałem coś ogarnąć. Okej, walka będzie jeszcze trwać. O, tu są. Kurde, nie, źle. Co innego chciałem zrobić. No kurde! Dobra, powiedzmy, że to się jakoś udało. Dlaczego on to co tym strzela, tego nie czaję. Naprawdę, Nero? Nie mógłbyś poczekać z tym jednym wystrzałem? Ach, dobra. No bo tu miałem przejść. Kurde, szkoda mi tego jednego strzału, czy strzału, jednego, tych dwóch protas właściwie, które
jak idiota praktycznie zmarnowałem. Kurde, zamiast wcisnąć lewy trigger, to wciskam lewy bumper. No dobra, przejście dalsze mamy otwarte. I mamy barierę, czyli walka. No chodź, no chodź. Bum! Kurde! No ej, powinna być kontra! No ej! Dobra, mucimy, kurde, to ja się będę. Jak jeszcze idealnie wróciła ta rączka. Zabiłem go i wróciła rączka. Gotowe. Nie, no to było super akurat. Dobra, jakieś sekrety są tu może schowane? No to nie mogę wskoczyć, o dziwo. Więc chyba nic. No to aż się prosi, żeby coś tu było schowane, nie? No ale... chyba jednak nie ma. Boże, ja tego nie kończę. Czemu jak... odbijam się od nawierzchni, to nie mogę od razu po odbiciu użyć... tego skoku jeszcze. Z... wiecie... no tego, nie? Do double jumpa. Nie kumam, czemu to tak nie działa. Kurde, nie umiem znaleźć wyczucia do tego idealnego napędu, nie? Jak już to mi wchodzi, to bardzo rzadko. O kurde, teraz się udało! O, dobra, puenta. Na samym dole zdobyta. Okej, okay, good to know. Róża też może rozwalać te. te zlepki, powiedzmy. Dobra, dobra, tam mam iść, ale ja bym sobie z chęcią jeszcze na górę spojrzał. No, tylko może trochę bardziej inteligentny sposób. O, bo coś tam jest, widzieliście? Coś tam jest. Dobra. To mnie prowadzi na górę, a na górze jest... no, fragment niebieskiej kuli, lubię to. To już chyba trzeci? Tak mi się wydaje. Tak jest. Czyli jeszcze... dobra. Czyli jeszcze został mi jeden fragment, żeby mieć za darmo powiększenie zdrowia. O nie, czemu on? Jak ja ich w jedynce nienawidziłem? Boże. Nożyce śmierci, machina zagłady. Jak ja ich nienawidziłem w pierwszej części. O, zamęt. O, nie walczymy. To aż dziwne. Jak rozumiem, róża to jest magnum, tak? Biorąc pod uwagę, jaką moc wystrzału ma ten gnat. No chyba tak. Dobra, moment, tędy. Tędy to tu chyba przyszedłem, tak mi się wydaje, czyli... idziemy tędy. Dalej. You want me to follow you? No way, asshole. You bring that shit to me.
Kurde. A tak z dupy se wyspalił kolejne, spoko. Okej, w totalnym przypadku wyszedł mi taki ala unik, powiedzmy. No i musiałem go zmaścić od razu. Aha, okej, czyli najlepiej po prostu używać protezy, żeby rozwalić te nożyce, a potem jedno albo dwa ciachnięcia jest po nim. Okej, good to know. Tak na przyszłość. Dobra, czy tutaj coś się chowa? Tutaj na końcu mamy co nieco. Czerwonych orbów. I mamy kolejną protezę. Lubię to. Jak ona się tu znalazła, to jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Tutaj jeszcze trochę czerwonych orbów. Dobra, co jest tutaj? Jeszcze więcej czerwonych orbów. Ciekawe, czy będzie też boss na końcu tej misji. To mnie trochę zastanawia. O, samo z siebie to się raczej nie stało, nie? Without strength, you can't protect anything. I know that. Okej. Okej, nie wiem, czy teraz się nie pomylę, ale wydaje mi się, że chyba Virgil powiedział coś takiego do Dantego? Podkreślam chyba, bo nie jestem pewien. Ale chyba tak. Że Dante coś gadał, że on woli ochraniać ludzi, nie? Czy coś? Ale Virgil powiedział, że bez mocy, do której... Że bez mocy, do której Virgil właśnie dąży... Przecież wiecie, że Dante bez mocy de facto nie będzie w stanie nikogo ochronić. Okej, no tutaj nic nie wykupię dalej. Chyba, że się tutaj coś blokowało, no ale nie, no. Co mogę to... Co mogłem, to kupiłem. Ja tych puent nakupowałem, że ja pierdzielę, nie? Bo byłem ciekaw, co to robi. Ale... Jest jak jest. Co by sobie tu jeszcze wziąć? Ta przyjemność, tak sobie niszczyć się, lub zakup hurtowy. Dobra, na razie out. Tu mógłbym sobie magazynek wymienić totalnie na drugi, który sobie tu ustawiłem, ale to zostawię na razie. Kule sobie wykupiłem, te i te, poza nagraniem też. No to nic tu nie zdziałam więcej. Póki co, ale skoro pojawiła się Niko, no to na bank będzie walka z bossem. Oho, na pewno, arena jest za duża, żeby nie było bynajmniej jakiejkolwiek walki, bo z bossem to może niekoniecznie, ale jakaś walka będzie na pewno. Nie, dobra, jednak będzie boss. Świetliste zepsucie Artemis. Jezu, już mi się ten przeciwnik nie podoba. What? No chit chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Aha, czy to? Something different about it. No co ty nie powiesz, stary? Naprawdę? Coś jest nimś innego? I wonder what! Naprawdę. Off you go!
Serio? Walnął mnie? Jakim cudem? Teraz wiem, jakim cudem. Aaaa! Ej, ciekawe. Come on! Co jest? Halo? Co się dzieje? Dobrze! No już miałem coś mówić, że chyba uniknąłem, ale nie. Prosto w ten cholerny strzał się załapałem. Do niego proszę. Pokaż mi typa, który zrobi no damage, nie? Czy pokażcie. Daleko nie będę musiał szukać, bo pewnie dość szybko jakiego sobie znajdę. To na własną rękę. To przeładowanie. Okej, czyli niestety tu się nic nie zmienia, jeśli chodzi o... Hej ty, nie zauważyłem, nie słyszałem, że on sam wymawia nazwy tych nowych tych. Ciekawe. Dawaj, dawaj, dawaj. No, come on! Dobra, chciałem nie zginąć na tym bossie, naprawdę. Nice. Powiedzmy, że to jakoś wyszło. O! I tam ktoś jest w środku! To jest taki demon... Taki demon symbiont? Z żala? Tak to wygląda. O kurde, to lady! Chodzący arsenał, no tu się zgadzam. It's Lady. You know her? From a gunsmith days. What? I can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Chick-a-bow-wow, chick-a-bow-wow. Kyrie would kill me right now. Za co, że uratowałeś laskę, czy co? Chyba, że chodzi o to, że wiecie, jak, że jak on teraz z nią stoi, nie? Bo wiadomo, to jest troszeczkę nie do pozazdroszczenia.
ze względu, gdybym ja miał dziewczynę, to też bym nie, to raczej bym nie chciał, żeby w takiej sytuacji mnie zauważyła. Bo wiadomo, to jest trochę ciężkie do wytłumaczenia, ale nie no, Kiri jest spoko. Spoko babką jest, raczej by zrozumiała, że to nie jest żadna zdrada, ani nic. Tylko tam widziałem literówkę, bo tam z tej pierwszej powiedzi Niko, to tam zamiast w Kirie zamiast E było W i to tak dziwnie wyglądało. Kurde, że coś takiego przeszło normalnie w grze, to jest aż dziwne. Dobra, ja mam bladego pojęcia, ale też ta misja trwała, ale mam nadzieję, że to szkole pół godziny. Bo niestety miałem cały czas włączone nagrywanie i dźwięku i wideo i ja to mam ponad 2 godziny. Także ciężko będzie mi na oko stwierdzić, ile tutaj faktycznie spędziłem, ale dobra, zakończona misja, zakończona, to najważniejsze. I tu mamy V. A, i teraz będzie misja jako V, rozumiem. Był Dante, był Nero i teraz będzie V, czyli właśnie... So V, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. Nowość, powiedzmy, jeśli chodzi o... But for now... We have a more pressing engagement. Odemce. Bo miało być taką, ma być taką największą różnorodnością. Bo wiadomo, Nero i Dante się w miarę podobnie gra. W sensie jeden i drugi mają bronię. Dobra, zaraz to dopowiem. Znaczy, doczytam, tylko dopowiem nawet to, co chcę powiedzieć. Nero i Dante gra się podobnie. Jeden i drugi ma miecz, jeden i drugi ma pistolet. No, w przypadku Dantego są to pistolety. I jak wiadomo, Dante zazwyczaj w trakcie przechodzenia gry wpadają jeszcze jakieś dodatkowe bronie za pokonywanych bossów, no bo hej, dlaczego by nie? Ale ogólnie styl jest ten sam. Wiadomo, mają różnie ich kombosy wyglądają, ale w miarę podobnie się je używa. V natomiast, jak tu już widać, rozkazuje trzem demonom w trakcie walki, kontrolując jej przebieg z dystansu. V, z tego co ja wiem, właśnie jakby tworzy tak, ma tego takiego ptaka swojego, ma tego kota, którego pokazał kiedy zabił Goliata, i ma też takiego wielkiego kluca, który się pojawił w cutscence, jak wyskakiwali z Cliffota razem z Nero. Nie wiem, jak on się nazywa, ale pewnie gra sama mi to powie. I on tymi trzema demonami dowodzi. One mają swoje paski życia, mogą zostać znokautowane, nie mogą zostać zabite. Ale V de facto sam w walce nie uczestniczy, tylko jakby dobija już demony osłabione przez te właśnie trzy... Te mniejsze demonki jego, nie? O kurde, co my tu mamy? Oryginalny, przewaga koloru i Super V przewaga kolor. Albo po prostu oryginalny Super V. No nie no, myślę, że będziemy bieżąco używać i koloru, i oryginalnego, ale to na razie niech będzie oryginalny. No i to coś tam było napisane, że winie jest wystarczająco silny, aby samo walczyć z demonami. Coś tam było napisane. Właśnie we wskazówkach, no ale dobra. Co my tu mamy? O, fioletowa kula za 3500, wiadomo, Devil Trigger tak zwany. To poszerza. Możemy śmiało wykupić, sześciutko. Co to Niko ma na stanie, chociaż jestem w sumie ciekaw, skąd ona to wzięła. No, ale jak widać, strasznie drogie są kolejne wykupywane kule. No i bardziej się opłaca je po prostu znaleźć. No, ale nie de facto to, co ona nam oferuje, to jest te 5 sztuk, a resztę trzeba znaleźć po prostu w ramach właśnie znajdziek. O, nie mogę tych w ogóle umiejętności sprawdzić. To trochę lipa. Myślałem, że będę mógł jeszcze chociaż podejrzeć, co tam V ma na podrędziu, no ale... Dobra, to w takim razie na początku misji się dowiemy. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w DMC 5. Cześć!